Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Kiedy wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela i słuchamy opisu tego wydarzenia, umacniamy się w przekonaniu, że śmierć jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko kiedyś się skończy, także nasze życie na tym świecie kiedyś musi dojść do kresu. Dla jednych śmierć jest przerażającym wydarzeniem. Boją się śmierci, ale jeszcze bardziej tego niewiadomego, co czeka ich po śmierci. Dla nas, chrześcijan, śmierć nie jest wydarzeniem smutnym, ale radosnym. A ta nasza nowa perspektywa zmieniła się w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Od tej chwili śmierć nie ma już nad nami władzy, a każdy, kto wierzy, że Chrystus umarł i prawdziwie zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ma zapewnione zmartwychwstanie po swojej śmierci i o wiele wspanialsze życie w Królestwie Bożym. Nasza nowa perspektywa pozwala nam dzień śmierci traktować jako dzień narodzin dla nieba. I tak powszechnie pierwsi chrześcijanie traktowali rocznicę śmierci świętych męczenników i wyznawców. Myśmy przejęli tę tradycję i dlatego zazwyczaj w rocznicę śmierci obchodzimy uroczystość ku czci świętych. Wspominając dzień męczeństwa świętego Jana, dziękujmy Bogu, że przyjął ofiarę jego życia i dał mu wieniec chwały w niebie.